Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Otrzymałem zadanie, żeby omówić zagadnienie dotyczące roli płci w Kościele. Jak można i czy w ogóle trzeba rozpatrywać kwestie obdarowania i powołania w aspekcie płci? Muszę przyznać, że zagadnienie jest o tyle trudne z samego założenia, że prawdopodobnie wielu słuchaczy, tych, którzy słuchają mnie dzisiaj, już mają gotową odpowiedź i czekacie, żeby upewnić Was w Waszym przekonaniu. No cóż, zapewne są tutaj osoby, które mają skrajne poglądy. Jedni są absolutnie za, drudzy są absolutnie przeciw, a ja kocham Was wszystkich i jak ja mam Was wszystkich pogodzić? Prawdopodobnie wolałbym na ten temat nie mówić, ale ponieważ sprawa dotyczy uczelni, naszej kościelnej wyższej uczelni, wyższej szkoły teologiczno-społecznej, a jest to fantastyczne miejsce właśnie do rozmawiania na każdy temat. Do rozmawiania na tematy kontrowersyjne, trudne, na tematy nawet niepopularne. Więc sobie pomyślałem, jak mam to zrobić, bo trzeba pielęgnować ten przywilej i tę cudowną możliwość, żeby rozmawiać właśnie na uczelni o tych sprawach trudnych. Więc porozmawiajmy dzisiaj o sprawach płci, o tym, jak trzeba i czy w ogóle należy rozpatrywać cokolwiek w aspekcie płci w Kościele. Więc zacznijmy od takiego zagadnienia jak rola płci w kodeksie moralnym Biblii. Kodeks moralny Biblii jest odbiciem natury Boga. Kodeks moralny nigdy nie wypowiada się na temat płci. Mówi jedynie o tym, co jest dobre, a co złe. Nie możemy więc wyobrazić sobie sytuacji, że dla jednej osoby z jakichkolwiek względów, tutaj mówimy o kwestii płci, pewne rzeczy są dobre, a dla drugiej osoby pewne rzeczy są złe, tylko dlatego, że zmienia się płeć. Otóż Boża natura nie zmienia się w sytuacji, gdy dotyczy to osoby o określonej płci. Bóg daje przykazanie i to przykazanie obowiązuje absolutnie wszystkich, bez wyjątku. Bez względu na płeć, status społeczny, bez względu na pochodzenie, bez względu nawet na powołanie czy szczególne obdarowanie Boże. Nie ma takiej sytuacji, żeby kodeks moralny dotyczył płci. A więc widzimy w Słowie Bożym, że Bóg bardzo dużo mówi na temat pewnych zasad, ale one nie dotyczą płci. Są nakazy pańskie, są zakazy pańskie, ale one nijak się mają do kwestii płci. Natomiast widzimy w Słowie Bożym coś takiego jak regulacje. A więc nie jest to coś, co jest odbiciem natury Boga, ale są to pewne regulacje, które dotyczą życia społeczności, czy to społeczności kościelnej, czy to społeczności ludu Bożego w ogóle. I one są, te regulacje, przedstawiane w danym okresie w taki, a nie inny sposób. Dla przykładu powiem, że jasno to dla mnie, dla nas w Kościele Zielonoświątkowym wynika ze Słowa Bożego, że mamy dawać dziesięcinę. Ale gdybyśmy się przyjrzeli idei oddawania dziesięciny, to zauważymy, że oprócz tej zasady istnieją również regulacje. Jakie regulacje? Raz widzimy, że dziesięcinę trzeba dawać do świątyni, innym razem widzimy, że dziesięcinę należy oddać lewitom, innym razem widzimy, że dziesięcinę należy spożywać w przybytku pańskim, a więc to jest moja dziesięcina i ja ją spożywam, dzieląc się z innymi. A więc widzimy nakaz, fundamentalny nakaz, ale widzimy też regulacje dotyczące życia społecznego i te regulacje są oczywiście bardzo ważne. Przechodząc dalej, jakby kontynuując tę myśl, chciałbym zadać sobie i Wam pytanie. Pytanie, powiedziałbym, wręcz orwellowskie. O, tak. On napisał taką książkę Folwark zwierzęcy, i tam została ukuta pewna zasada. Zwierzęta dobrze, ale coś jest lepiej.
Niestety w dzisiejszych czasach ta zasada orwellowska ciągle pokutuje w naszym społeczeństwie w różnych aspektach życia społecznego. W aspekcie płci, w aspekcie rasy, w aspekcie pochodzenia, to wszystko ciągle pokutuje. Jaka to jest zasada? Coś jest dobre, ale coś jest lepsze. Oczywiście w dzisiejszych czasach niewiele osób się znajdzie, które będą wprost mówiły: kobieta to dobrze, ale mężczyzna to lepiej. Podobnie jak u nas niewiele osób już się odważa, żeby powiedzieć: biały człowiek, albo może inaczej, czarny człowiek to dobrze, ale być białym to jest lepiej. Albo być może byśmy chcieli powiedzieć: ludzie w różnych krajach to dobrze, ale biały Europejczyk to jest dużo lepiej. Widzimy więc, że taki sposób myślenia pokutuje. Widzimy, że kobiety to dobrze, ale mężczyźni lepiej. Czarni to dobrze, ale biali lepiej. Widzimy, że miejsce urodzenia i zamieszkania to jedno jest dobre, ale drugie lepsze. Widzimy dalej, że my, cywilizowani ludzie, mamy spojrzenie z góry na emigrantów, którzy przecież to są dzikusami. Ten sposób myślenia ciągle gdzieś tam w jakimś sensie pokutuje. Bywa, że dominuje. I chcielibyśmy bardzo jasno powiedzieć, jako Kościół Jezusa Chrystusa, że Bóg nie ma względu na osobę. Powtórzę to jeszcze raz. Bóg nie ma względu na osobę. Bóg nie ma względu na naszą płeć. Bóg nie ma względu na nasze pochodzenie. Bóg nie ma względu na naszą rasę. Bóg nie ma względu na nasze pochodzenie. Nie ma względu. Mówi o tym list do Galacjan, 3 rozdział od 27 wiersza do 29. Przeczytajmy to. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Słuchajcie uważnie. Nie masz Żyda ani Greka. Czyli nieważne jest pochodzenie etniczne. Nie masz niewolnika ani wolnego. A więc nieważny jest twój status społeczny. Nie masz mężczyzny ani kobiety. Czyli nieważna jest twoja płeć. Albowiem wy wszyscy jesteście jedno w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Innymi słowy, chcemy bardzo jasno powiedzieć, że Kościołowi Jezusa Chrystusa obce jest myślenie, coś jest dobre, a coś jest lepsze, jeśli chodzi o porównywanie między ludźmi. Bóg nie ma względu na osobę. I to jest jedna z tych najważniejszych zasad teologicznych, które podkreślamy. W związku z tym podkreślamy, że nie jest lepiej być mężczyzną w kościele, a gorzej jest być kobietą. Kolejna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to fakt, że Kościół jest w drodze razem ze społeczeństwem, w którym przyszło Kościołowi służyć. Nie jedziemy na osobnym wózku. Zadaniem Kościoła, bez względu na etap rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa, w którym służymy, jest wskazywać temu społeczeństwu na Jezusa i na życie wieczne. W drugiej mierze dopiero możemy mówić o Ewangelii tak zwanej społecznej. A więc Kościół nie jest czynnikiem, który przede wszystkim i ponad wszystko ma zmieniać stosunki społeczne, oczywiście ma wpływać, ale Kościół przede wszystkim wskazuje na Jezusa i na konieczność, potrzebę uzyskania życia wiecznego od Boga. Dominuje to, co wieczne, a to, co jest dotychczasowe, to, co jest teraźniejsze, ma drugorzędne znaczenie. W związku z tym głosimy Chrystusa ludziom w różnych krajach o różnym etapie rozwoju cywilizacyjnego. Głosimy Chrystusa ludziom, którzy są w krajach demokracji, głosimy
Chrystusa ludziom, którzy są w krajach bardzo mocno zacofanych. I zawsze najważniejsze jest głoszenie Chrystusa, a dopiero potem adresowanie stosunków społecznych. Chcę powiedzieć w związku z tym, że Kościół nie znajduje się w roli, że już wszystko wie, osiągnął, bo jesteśmy na tym samym etapie społecznego rozwoju, w jakim jest społeczeństwo. Pozwólcie, że wymienię kilka rzeczy bardzo ważnych, które są wymienione i w Biblii, i co do których mamy bardzo jasny stosunek, żeby pokazać, że Kościół przeszedł dalej, nie naruszając prawa Bożego, być może zmieniając pewne regulacje. Po pierwsze, dzisiaj w naszym społeczeństwie XXI wieku nikt nie będzie chciał konserwować idei niewolnictwa. Choć, jak czytamy w Biblii, zauważymy, że apostoł Paweł wcale nie występował jednoznacznie przeciwko niewolnictwu, raczej mówił o tym, żeby pokazać temu społeczeństwu zbudowanemu także na niewolnictwie, że jest zbawienie, jest droga do Boga, że jest potrzeba uzyskania życia wiecznego i mówi do niewolników, jeśli możliwe, żebyście stali się wolni, to skorzystajcie z tego, ale nie nakazuje, żeby zerwać niewolnictwo, żeby zniszczyć ten niesprawiedliwy system społeczny. To jest jedna rzecz. Możemy sobie pomyśleć o tym, że dzisiaj w przeciwieństwie do Biblii, do regulacji Biblii, nie do prawa moralnego, do regulacji Biblii, jesteśmy przeciwni małżeństwom aranżowanym przez rodzinę. A w Biblii to było ciągłe. Była dziewczyna wychowana w domu, była wydana za mąż za kogokolwiek. Za starca, za kogoś obleśnego, albo kogoś pięknego, kogoś przystojnego. Nikt nie pytał tej dziewczyny, czy chciałaby wyjść za mąż, czy chciałaby się z tym kimś związać, czy chciałaby być w tym obcym kraju albo w tej rodzinie. Dzisiaj już takimi kategoriami nie mówimy. Mówimy, nasze kobiety, nasze dziewczyny mają prawo wyboru. Kolejna rzecz dotycząca emancypacji kobiet. Ja wiem, że to, o czym mówię, troszeczkę nam czasu zajmie, ale chciałbym, żebyśmy te rzeczy poruszyli. W 20 rozdziale Księgi Sędziów jest taka straszna sytuacja, absolutnie straszna sytuacja, mówiąca o pewnej niesprawiedliwości społecznej ze względu na płeć. Otóż pewien wędrowiec idzie do Gibei, jest gościem w domu jednego z mieszkańców i ludzie z tego miasta, z Gibei, udają się do tego domu, żeby dokonać gwałtu właśnie na tym przybyszu. I co mówi gospodarz? On mówi tak, zostawcie go, bo on jest moim gościem. Zgwałćcie moją córkę i zgwałćcie jego żonę, ponieważ to są kobiety, więc można je zgwałcić, ale jego zostawcie. To są stosunki społeczne tamtych czasów. Pomyślcie sobie, jak dzisiaj byśmy potraktowali ojca, który mówi, no to zgwałćcie moją córkę. W dzisiejszych czasach postawa, którą pochwalilibyśmy, to jest taka, żeby ojciec nawet oddał życie za swoją córkę, ale nie pozwolił jej dotknąć. Więc widzimy, jak nawet Kościół się zmienia i jak pewne idee, które są w Biblii, one nie są wskazówką obowiązującą, ale one się zmieniają. W dzisiejszych czasach innymi kategoriami myślimy. W Biblii może nie ma nic na temat praw wyborczych, ale w Szwajcarii na przykład kobiety uzyskały prawa wyborcze w roku 61, w roku mojego urodzenia. Więc zadajemy sobie pytanie, jak świat mógł tak długo myśleć innymi kategoriami? Kto dzisiaj powiedziałby kobietom, że nie mogą głosować? A więc poszliśmy do przodu. Inna sprawa jest taka, że kobiety w Izraelu nie miały prawa modlić się razem z mężczyznami. Z różnych względów mówimy tutaj o pewnych regulacjach, które trwają do dzisiaj. Przy ścianie płaczu jest osobne wejście dla mężczyzn, osobne wejście dla kobiet. Nie mieszają się w modlitwie kobiety i mężczyźni. Też się zastanawiam,
czy nad tym przejdziemy do porządku dziennego, czy raczej zauważymy, że jesteśmy w społeczeństwie, które się rozwija, które coś zmienia. Moglibyśmy dalej powiedzieć o tym, że w latach 60., może nawet w końcu lat 50. i potem w latach 60. widzimy ruch emancypacji Afroamerykanów, bo była segregacja rasowa. Dla nas dzisiaj Martin Luther King jest bohaterem. John Lewis, który niedawno umarł, jest bohaterem. To są bohaterowie walki o prawa ludzi. I teraz pytanie brzmi, czy Kościół dzisiaj ciągle stoi na gruncie walki o równe prawa ludzi? Czy Kościół być może mówi, ci są dobrzy, ale ci są lepsi? Nie. Dzisiaj Kościół bardzo się zmienił, ponieważ Kościół mówi o tym, że wszyscy ludzie przed Bogiem są równi. Mógłbym mówić o solidarności walczącej przeciwko komunizmowi, a więc mówiącej o tym, że nie zgadzamy się na ten system, który nam został narzucony, chociaż z drugiej strony przecież Słowo Boże nakazuje, żebyśmy nie przeciwstawiali się władzy, która jest ustanowiona przez Boga. Pytanie brzmi w tych stosunkach społecznych, których dziedzicami jesteśmy, czy rzeczywiście uważamy, że trzeba je pozostawić tak, jak są, czy być może powiedzielibyśmy nie. Trzeba, żeby były równe płace dla kobiet i dla mężczyzn. Za tę samą pracę należy się równe wynagrodzenie dla kobiet i dla mężczyzn. Albo czy myślimy w ogóle, że walka o prawa pracownicze i zabezpieczenie przed wyzyskiem, czy to jest coś, co możemy potraktować jako dobry etap rozwoju społecznego, czy nie? Czy na to Kościół powie swoje amen, czy być może znajdziemy w Biblii przeciwwskazania do tego? Wspomnę tylko ekologię i ochronę ziemi. Co to znaczy być dobrym szafarzem dóbr, które Bóg nam powierzył? I tutaj mamy skrajne podejścia chrześcijan. Kwestia tego, kto jest dzisiaj suwerenem. Czy nasz prezydent i rząd i Sejm jest suwerenem, czy to my jesteśmy suwerenem, a to Sejm i rząd powinien nas słuchać. Mamy różne podejścia do wielu spraw. Przypomina mi się pewna dyskusja. Wybaczcie mi, że mówię o tym w szerokim kontekście, ale ten kontekst też dotyczy kwestii płci. Pamiętam, będąc kiedyś w Kanadzie, w szkole biblijnej rozmawialiśmy bardzo mocno i intensywnie o tym, czy jesteśmy za karą śmierci, czy jesteśmy przeciw karze śmierci. Zauważyłem, że wszyscy ludzie, których korzenie były północnoamerykańskie, a więc wyrośli w tej kulturze, wszyscy teologicznie wskazywali, że kara śmierci jest dobrem nakazanym przez Boga. Europejczycy, którzy nie wyrośli w kulturze północnoamerykańskiej, mówili ze Słowa Bożego, że kara śmierci jest złem, że nie powinna być w ogóle stosowana. Trudne są to sprawy. Mówię o tych wielu zagadnieniach, co do których Kościół jednoznacznie nie chce stwierdzać, że to jest najważniejsze zagadnienie naszego życia. Kościół po prostu przychodzi w kontekst społeczeństwa tak różnego, społeczeństwa rozwijającego się, żeby najpierw wskazać na Jezusa, a dopiero potem odnieść się do regulacji, które są zawarte w Bożym Słowie. Dobrze, mój punkt czwarty, o którym chciałbym powiedzieć, to jest rola płci w powoływaniu ludzi do służby. Jak to się ma do Biblii? Mam wrażenie, że rola płci opisana w Biblii w odniesieniu do powołania Bożego nie jest taka jednoznaczna, jakby się to chciało powiedzieć, i rola płci jest dużo mniejsza, niż często to podnosimy. Ale po pierwsze, płeć nie jest karą, jest darem od Boga. I to powinniśmy przyjąć. Powiedzieć, że dziękujemy Bogu za to, że jesteśmy różni, bo tego potrzebujemy. Kościół tego potrzebuje. Życie tego potrzebuje. Bóg nie widzi różnicy między kobietą a mężczyzną w odniesieniu do godności, w odniesieniu do
obdarowania w odniesieniu do łaski i w odniesieniu do napełnienia Duchem Świętym. Bóg tej różnicy nie widzi. Bóg podarował nam płeć jako dar. Więc chcę powiedzieć wszystkim mężczyznom, to nie jest tak, że kobieta to dobrze, ale mężczyzna to lepiej. To już nie są drogi Boże, ale to są drogi nasze. Ale biorąc pod uwagę też płeć, możemy powiedzieć, nie musimy, ale możemy powiedzieć, że czasem w niektórych okolicznościach Bóg chciałby użyć naszej płci, żeby wykorzystać to w naszej służbie i w naszym powołaniu. Bóg przekroczył granice podziałów międzyludzkich, ale może wykorzystywać te rzeczy. Więc Pan Bóg mówi, że w Chrystusie wszystko jesteśmy. Ale skoro zaplanował, żeby dana osoba była kobietą albo dana osoba była mężczyzną, to Bóg może to wykorzystać, bo jest to w jakiś sposób w Jego planie, ale jest to w planie Bożym, a nie w planie człowieka. Zwróćmy się do pewnego fragmentu z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział i drugi rozdział, 17 i 18 wiersz. Tam jest mowa o tym fragmencie z księgi Joela, kiedy mówimy o tym, że w ostateczne dni Duch Święty będzie wylany. Ale zwróćmy uwagę na ten fragment w kontekście podziałów między ludźmi. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny, nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. Po pierwsze, jest tam mowa o tym, że będą prorokować, a więc robić rzeczy natchnione Duchem Świętym synowie i córki. Ten fragment mówi o tym, że Bóg nie dostrzega różnicy. Nie mówi o tym, że synowie będą mieli proroctwa, a córki będą słuchały tych proroctw. Jest tam raczej mowa o tym, że to Duch Święty, Boży Duch sprawia, że synowie i córki, kobiety i mężczyźni w Kościele będą prorokować. Możemy to też odnieść do wieku, bo później będzie o tym mowa. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starsi wasi śnić będą sny. Nawet jeśli w różny sposób Bóg dociera do ludzi ze względu na wiek, to Bóg nie dostrzega różnicy między starcami a dziećmi. Nie dostrzega różnicy między tymi ludźmi, którzy są w najbardziej produktywnym wieku, a między tymi, którzy już może gasną albo którzy dopiero się już rozwijają. Bóg ma tę samą przychylność wobec każdej grupy wiekowej. Też jasno to sobie powiedzmy. My już czynimy różnicę. Dzieci, młodzież, ci najwłaściwsi i potem starcy. Ilu grupom ludzi mówimy, żeby siedzieli cicho? Że nie mamy dla nich miejsca. Że nie mamy miejsca dla nich w służbie. A Bóg pokazuje, że młodzieńcy będą mieć widzenia. Starcy będą mieć sny. Są potrzebni ludzie w każdym wieku. Ale na końcu w tym fragmencie są genialne rzeczy, o których musimy sobie powiedzieć. Jest tam mowa o statusie społecznym ludzi, którzy są wybierani przez Boga. Czyli jest mowa o niewolnikach. O ludziach o najniższym statusie społecznym. Jeśli w tamtym kontekście niewolnik to była najniższa grupa ludzi, o jakiej można było powiedzieć, to Bóg mówi tak. Nawet i na sługi moje, czyli niewolników, i na niewolnice, kobiety niewolnice, wyleję mojego ducha i będą prorokować. A teraz sobie wyobraźcie, że w tym zborze na nabożeństwie jest niewolnica, a więc osoba o najniższym statusie i ze względu na niewolnictwo, i ze względu na płeć, a więc jeszcze gorzej. I ta niewolnica zaczyna prorokować i słucha tego gubernator. Możliwe? Po ludzku nie. Ale Bóg przemawia przez kogo chce. Przez najniższych. Więc tutaj bardzo jasno widzimy, że ta obietnica, która została spełniona w Dniu Zielonych Świąt, obietnica z Księgi Joela, wyraźnie łamie zasady
podziału między ludźmi, podziału na mężczyzn, kobiety, podziału na, ze względu na wiek i podziału ze względu na status społeczny. Chciałbym teraz, żebyśmy przyjrzeli się kilku fragmentom Słowa Bożego, które mówią takie dosyć charakterystyczne fragmenty Bożego Słowa, bo jest tam mowa o pozdrowieniach Pawła. Przyjrzałem się ostatnio pozdrowieniom apostoła Pawła. I w kilku tych fragmentach widzimy bardzo ciekawe rzeczy. Otóż, kiedy apostoł Paweł pisze list do Rzymian, rozdział 16, zaczyna wymieniać tam współpracowników, ludzi znaczących w Kościele, którzy w jakiś sposób czuwali nad tym Kościołem. Widzimy więc, że w liście do Rzymian wymienia 10 kobiet i 19 mężczyzn. Innymi słowy, w tej grupie, którą znał, którą cenił, którą traktował jako współpracowników, a więc ludzi powołanych, robiących coś dobrego dla Królestwa Bożego, 35% to kobiety. W liście do Rzymian jest o tym mowa. Przestudiujcie, zachęcam, 16 rozdział listu do Rzymian i zobaczycie, że są tam bardzo ciekawe rzeczy. Bardzo ciekawe rzeczy. List do Filipian, 4 rozdział. Widzimy tam, co prawda jest to napomnienie, mówi o Ewodii i Syntysze, mówi o ich służbie, mówi o tym, że ze względu na służbę były uderzone przez przeciwności życiowe i potem im mówi, żeby one zachowywały się rozsądnie, żeby były jednomyślnie. Ale są tam wymienione dwie kobiety i jeden mężczyzna. Bardzo ciekawy fragment, choć dotyczy to napomnienia. List do Kolosan. Wymieniona jest jedna kobieta, nimfa. Niektórzy powiadają, że tam zostało zmienione to imię z żeńskiej formy na męską. I jest 8 mężczyzn, a więc widzimy w liście do Kolosjan, że jest znacząca przewaga mężczyzn. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, wymienione są 2 kobiety i 7 mężczyzn. List do Tytusa, 3 rozdział, widzimy tam tylko 4 mężczyzn w tych pozdrowieniach Pawłowych i nie ma żadnej kobiety. List do Filemona, jest tam mowa o tej jednej kobiecie i 2 mężczyznach. Zwraca się oczywiście do Filemona, zwraca się do Appi i do zboru, który jest w jej domu. I jeszcze 2 mężczyzn jest tam wymienionych. No i oczywiście potem widzimy, już teraz jakby przekazuję inną stronę przekazu biblijnego, to jest ten przekaz, który mówi o tym podziale ze względu na kobiety i na mężczyzn. Są to 2 fragmenty w Biblii. Ja nie będę tutaj zajmował żadnego stanowiska, po prostu powiem. Dla mnie są to fragmenty regulacyjne, nie odnoszące się do natury Boga, odnoszące się do kodeksu moralnego, ale są to fragmenty regulacyjne. A więc 1 Koryntian 11 rozdział o kobietach i mężczyznach, o kobietach w czasie nabożeństwa oraz 1 Tymoteusza 2 rozdział, gdzie też jest mowa o tym, w jaki sposób Paweł i Słowo Boże reguluje te wszystkie sprawy istotne dla Kościoła ze względu na podział na płeć. I zmierzając już do końcówki, chyba ta moja wypowiedź i ten kontekst, to wszystko jest trochę przydługie, wybaczcie mi, taka moja przypadłość, nie wiem, czy ze względu na płeć. A więc, czy trzeba podzielić zadania w Kościele ze względu na płeć? Po pierwsze, ja byłbym ostrożny. Ostrożny, żeby nie wchodzić w kompetencje Pana Boga. Bo co, jeśli Pan Bóg w swoim zarządzeniu, w swojej decyzji albo w swoim poczuciu humoru powoła osobę do jakiejś służby, którą wszyscy traktują z góry. Popatrzymy, ktoś jest niskiego stanu, nie wierzymy w tę osobę, nie wierzymy, że ma jakikolwiek potencjał, a potem się okaże, że Bóg właśnie takiej osoby użyje dla swojej chwały. Dla przykładu powiem William Seymour, czarnoskóry Amerykanin. Kiedy był w szkole biblijnej, nie pozwalano mu siedzieć razem z białymi uczestnikami tej szkoły biblijnej, ale potem, kiedy wyjeżdża do Los Angeles, Bóg właśnie jego używa, żeby przeorać świadomość świata,
żeby rozprzestrzenić ducha zielonoświątkowego na cały świat. Bóg użył czarnoskórego Amerykanina, który nie miał prawa siedzieć z białymi w szkole biblijnej. Ja was przestrzegam, Bóg ma poczucie humoru. Jeśli kimś pogardzacie, to być może zacznie do was przez tego człowieka przemawiać. Uważajcie. Ja byłbym bardzo ostrożny, bo Bóg lubi zawstydzać to, co wyniosłe, żeby pokazać, że użyje to, co poniżone wśród ludzi i żeby można było wykonać dzieła Boże. Zdajemy sobie jednak sprawę z porządku społecznego i nie chcemy, żeby nasze przekonania stały się przeszkodą w głoszeniu Ewangelii, bo głoszenie Ewangelii jest dla nas najważniejsze. I Polska dzisiaj znajduje się w tym takim szczególnym momencie. Jeszcze nie doszliśmy do tego liberalizmu zachodniego, ale już nie jesteśmy częścią tego bardzo konserwatywnego świata. Czy polskie społeczeństwo jest gotowe na duchownych kobiety? Raczej postawiłbym tutaj znak zapytania. Więc jeśli Ewangelia miałaby na tym ucierpieć, to Pan Bóg ma prawo zrobić to, żeby Ewangelia na tym nie cierpiała. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, nie posyłałbym kobiety misjonarza do Arabii Saudyjskiej, bo by tam ją zjedli. Więc rozumiemy też, że Bóg może działać jak chce, ale jest też kontekst kulturowy, który jest czasem nie do przeskoczenia, bo nie próbujemy najpierw zmienić tego świata, ale najpierw próbujemy ludzi przyprowadzić do Jezusa i ewentualnie, podkreślam, ewentualnie zmieniać porządek tego świata. Kościół jest przekonany o tym, że panuje równość duchowa, intelektualna, społeczna, także równość dotycząca umiejętności. I ta równość dotyczy kobiet i mężczyzn. Nie widzimy powodu, żeby stwierdzić, że mężczyźni dominują, że są lepsi, że są bardziej utalentowani. Bóg jednak powołuje według swojego upodobania. I widzimy to wyraźnie w przypadku Dawida. Kiedy przychodzi do domu Dawida Samuel, żeby powołać tam króla, nikt nawet nie myślał, żeby zaprosić Dawida na tę cudowną uroczystość wyboru najlepszego w ich domu. Przyszli ci najlepsi, najszlachetniejsi, najbardziej nadający się do tego. Więc chcemy dzisiaj powiedzieć bardzo jasno, Kościół wierzy w równość, szeroko pojętą równość między kobietami i mężczyznami. Jeszcze raz podkreślę, duchową, intelektualną, społeczną, a także w odniesieniu do talentów. Ja także byłbym bardzo ostrożny w zbyt swobodnym i frywolnym wypowiadaniu się na temat płci, bo dotykamy spraw, które odnoszą się do Bożych córek. Jeśli patrzysz na Boże córki z góry i chętnie wypowiadasz się jak ktoś, kto traktuje je jak osoby niższe, to powiem tak, uważaj, bo tatusiowie na punkcie swoich córek są szczególnie wrażliwi. Więc jeśli się wypowiadasz o Bożych dzieciach, o córkach najwyższego Boga, rób to z szacunkiem, bo tatuś słucha. Uważam, że obdarowania pochodzą od Boga. Na przykład Besalel, który pracował przy przybytku Bożym, to była osoba, którą Bóg obdarzył różnymi talentami, umiejętnościami do tego, żeby wykonać znakomicie Boże dzieło. Zakładając więc, że Bóg ma prawo wybrać kogo chce do danego zadania, ja bym powiedział taką rzecz. Bądźmy ostrożni, żebyśmy co do zasady nie pozbywali się w Kościele talentów, które przecież rozdzielił Bóg. Bo jeśli chcielibyśmy powiedzieć, że z pewnych talentów nie będziemy korzystali wyłącznie dlatego, że płeć tej osoby nam na to nie pozwala, nie akceptujemy płci tej osoby, to znaczy, że Kościół zaczyna w nierozsądny sposób korzystać ze swoich darów. A więc korzystajmy z darów, które Bóg nam dał, zakładając, że to Bóg powołuje do pewnych zadań. Bóg nie musi powołać mężczyzny, jeśli uzna, że woli kobietę.
Bóg nie musi też powołać kobiety, jeśli uzna, że do tego zadania jest przeznaczona kobieta. To jest Jego suwerenna wola. Suwerenna wola naszego tatusia, głowy Kościoła, Pana Jezusa. A więc mówiąc o tych wszystkich darach, talentach, mówiąc o tych wszystkich sprawach, chciałbym powiedzieć, jakże jestem wdzięczny. Wdzięczny jestem wam wszystkim za to, że pracujecie w Kościele, że przykładacie się do tego dobrego dzieła. To jest fantastyczna sprawa, że chcecie służyć Bogu. Dziękuję więc kobietom, dziękuję mężczyznom, że służą Bogu, że budując Królestwo Boże. My stoimy ramię przy ramieniu, a nie naprzeciw siebie. Budujemy Królestwo naszego Pana Jezusa, głosimy Ewangelię, wspólnie modlimy się, wspieramy się wzajemnie, bo jesteśmy rodziną. Nie ma lepszych i gorszych. Jesteśmy jednością w Panu Jezusie Chrystusie. I tę jedność, ten Kościół, tych wszystkich wybranych pańskich serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że zechcieliście mnie posłuchać.